podstawie artykułu 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Częstochowie dnia 25 listopada 2014 roku otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Lerno. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby pierwsza sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Lerno, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich nowo wybranych radnych Rady Gminy Lerno i nowo wybranego wójta gminy według pana Krzysztofa Morzenty. Witam serdecznie przybyłych gości, radnych powiatu częstochowskiego, panią Mariannę Dziurę oraz pana Henryka. Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek powiatowych działających na terenie gminy. Witam przedsiębiorców z terenu gminy oraz współpracujących z gminą Lerno. Witam proboszczów parafii z terenu gminy Lerno. Witam serdecznie wszystkich państwa. Wysoka Rado, po otwarciu sesji drugim punktem porządku obrad jest wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Proszę panią Beatę Sieracką, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Lerno, o wręczenie radnym zaświadczeń. Pan Andrzej Jacek Bąbka. Pan Kazimierz Głoch. Pan Jacek Adam Foltyn. Pan Krzysztof Adam Gęcikowski. Pan Władysław Jaworski. Pan Ryszard Stanisław Niepsuj. Pan Marcin Paweł Nowak. Pan Jerzy Palka. Pani Małgorzata Zofia Rzepka. Pan Józef Stachewczak. Pani Iwona Jadwiga Stryjniak. Pani Edyta Katarzyna Tyjas.
Pan Marian Tadeusz Wójcik. Gratuluję koleżankom i kolegom radnym zaufania i uzyskania mandatu. Zgodnie z porządkiem obrad proszę o wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi gminy Żerów panu Krzysztofowi Molędzie. Pan Krzysztof Molędzie. Gratuluję panie wójcie w imieniu własnym oraz Rady Gminy Żerów, której w dzisiejszym dniu mam zaszczyt przewodzić. Szanowni radni, obecnie przystąpimy do ceremonii zaślubowania nowo wybranych radnych. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Marcin Nowak, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy kolejno postaną i wypowiedzą według swojego wyboru. Słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopuszcz Bóg. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do ślubowania. Bardzo bym prosił wszystkich o powstanie. Odczytuję rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować zgodnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję, proszę o uczę. Proszę radnego pana Marcina Nowaka o odczytywanie listy radnych. Jerzy Palka, Władysław Jałowski. Dlaczego mówi, musi wypowiedzieć te słowa, które czytałem. Jerzy Palka. Ślubuję, tak mi to pozwoli. Władysław Jałowski. Ślubuję, tak mi to pomoże. Andrzej Bobka. Ślubuję. Czytaty ja. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Marian Wójcik. Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Hieronim Wodawski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Andrzej Piwas. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krzysztof Dęsikowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Marcin Nowak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Józef Stacherczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Iwona Stryjniak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Małgorzata Rzepka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ryszard Niepsuj. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jacek Holty. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kazimierz Głow. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Żerów. W dalszej części obrad przystępujemy do złożenia ślubowania przez wójta gminy. Proponuję, aby ślubowanie odbyło się w ten sposób, że pan wójt osobiście odczyta rotę ślubowania. Zapraszam pana wójta do złożenia ślubowania. Obejmując urząd wójta gminy Żerów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Żerów. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję i stwierdzam, że pan Krzysztof Molenda złożył ślubowanie, wobec tego dokonał niezbędnej formalnej czynności do wykonywania mandatu wójta gminy Żerów. Tak.
Pragnę Państwa radnych i obecnych poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, na ręce wójta gminy Leruk, pana Krzysztofa Molendę, wystosował list gratulacyjny, który pozwolę sobie odczytać. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Krzysztof Molenda, wójt gminy Leruk. Szanowny panie wójcie, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję wójta gminy proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania, poparcia, jakie obdarzyli pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także wybranym radnym. Razem rozpoczną państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminnej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy, wybierając pana i radnych, wyrazili swoją nadzieję na rozwiązywanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność gminy zadań i wyzwań. Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej ojczyzny. Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne obchody 25-lecia samorządności. Pozdrawiam. Podpisał Bronisław Komorowski. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy Lewo. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie stanowiący załącznik do postanowienia z dnia 25 listopada 2014 roku. Proponowany porządek obrad państwo otrzymaliście. Pozwolę sobie jednak, że go odczytam. Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Leru. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Punkt trzeci, wręczenie wójtowi zaświadczenia o wyborze. Czwarte, złożenie ślubowania przez radę. Piąte, złożenie ślubowania przez wójta. Szóste, ustalenie porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Leru, punkt siódmy. Ósmy, przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora. Punkt dziewiąty, wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Leru. Punkt dziesiąty, wolne wnioski. Punkt jedenasty, zamknięcie sesji. Wyjaśniam, że w przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian do porządku obrad dotyczących na przykład zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, będziemy musieli je kolejno przegłosować. Zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady, to jest co najmniej 8 radnych. Pytam radnych, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Rozumiem, że uwag do porządku nie ma. Jeśli nikt nie zgłasza uwag, radny senior stwierdza. Nie zgłoszono uwag, stwierdzam, że Rada Gminy będzie obradowała na pierwszej sesji w dniu 29.11.2014 roku według przedstawionego porządku. Stwierdzam, że Rada Gminy ustaliła porządek obrad i sesji, według którego będzie obradowała na 29, który ja powtórzyłem. Rozumiem, że punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 zostały z tego porządku zrealizowane. Przystępujemy do punktu 7.
wybór przewodniczącego Rady Gminy Leluch. Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Leluch. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się w zapytaniu do ustnej osoby, czy wyraża zgodę. Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo proszę o zgłoszenie. Jerzy Parka. Panie Wójcie, Radną Naradą, pozwólcie, że zgłoszę na przewodniczącego, kandydata na przewodniczącego Rady Gminy, pana Władysława Jaworskiego. Jest to człowiek samorządowiec od paru już ładnych lat. Przy kadencji pełnił funkcję radnego Rady Gminy. Jest członkiem OSP, jest prezesem zarządu gminnego OSP w Lelowie. Przewodniczący Rady musi być osobą dyspozycyjną, tak dla wszystkich mieszkańców gminy, jak i pracowników Urzędu Gminy. Pan Władysław, podejrzewam, że taką osobą jest, dlatego że pełni, znaczy, że ma działalność gospodarczą, ma swój biznes, w związku z tym czas mu pozwoli na podjęcie funkcji przewodniczącego i wypełnienie jej zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dziękuję. Proszę o dalsze zgłoszenie. Pytać się, czy chce. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Jest? Przepraszam. Szanowna Radna, ja chciałbym zgłosić, może jeden nie może być. Również doświadczony w działaniach samorządowych jest pan Stachewczak, o ile był zgodny. Ja bym akceptował za panem Stachewczakiem. No ale to jest kwestia subiektywnego jakiegoś tam odczucia. W każdym razie oficjalnie zgłaszam pana Stachewczaka. Tak. Przepraszam, jeszcze nie zapytałem pana Jaworskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy pan Stachewczak wyraża zgodę na kandydowanie? Nie, nie. Dziękuję. Czy są dalsze zgłoszenia, jeśli chodzi o kandydatów? Nie widzę. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Leluch. Proponuję przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo, bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej trzech radnych do pracy w komisji. Proszę bardzo. Ja zgłaszam do komisji panią Iwonę Stryj. Bardzo proszę. Zapraszam panią Elżbietę Małgorzatę. Bardzo proszę. Ja zgłaszam koleżankę wtedy też. Czy jeszcze ktoś kogoś zgłasza? Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji zgłoszono. Czy wyrażają zgodę? Teraz zapytam, zgłoszono trzy osoby. Pytam, czy zgłoszoni radni wyrażają zgodę na pracę w komisji? Tak, wyrażam. Tak. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę. Poproszę, aby wszystkie osoby mogły brać udział w komisji. Przypominam, że głosujemy przez podniesienie ręki, jeśli chodzi o skład komisji skrutacyjnej. Kto jest za zgłoszonym składem komisji przed chwilą odbytej się? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady w składzie. Pani Stryjniak, pani Rzeczka i pani Kula. Ogłaszam 5-minutową przerwę w celu konstytuowania się komisji przygotowania do przedstawienia projektu regulaminowego. Przed komisją skrutacyjną wyników konstytuowania się. Przewodniczącą komisji skrutacyjnej zostałam ja. Proszę? Zostałam przewodniczącą komisji skrutacyjnej.
Głośno i na całą salę. Pani Iwona Zamyja, a pani Małgorzata Rzepka. Dziękuję. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie regulaminu głosowania. Regulamin głosowania z wyborem przewodniczącego Rady Gminy Lelów przeprowadzonego na sesji w dniu 29 listopada 2014 roku. I teraz mam do państwa takie pytanie. Ponieważ większa część regulaminu stanowi rozdział drugi, trzeci, w którym określone są zasady głosowania w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów, natomiast rozdział drugi są to zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata. I teraz czy mam odczytywać cały regulamin, czy odczytać tylko zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata? Tego dotyczy. Rozdział drugi, zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata. Paragraf siódmy. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Lelów oraz pytanie, czy jesteś za wyborem radnego, imię i nazwisko kandydata na przewodniczącego Rady Gminy Lelów. Obok nazwiska z lewej strony umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna nad wyrazem tak, druga nad wyrazem nie. Paragraf ósmy. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce nad wyrazem tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce nad wyrazem tak, jak i w kratce nad wyrazem nie, nie postawi znaku X w kratce ani nad wyrazem tak, ani nad wyrazem nie, wypełni kartę w sposób niezgodny z ustępem pierwszym, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Kandydata na przewodniczącego rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał ilość głosów, czyli znaków X w kratce nad wyrazem tak, przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji. Paragraf 10. W protokole komisja skrutacyjna określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imię i nazwisko zgłoszonego kandydata, liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego wyboru zgodnie z paragrafem 6 regulaminu, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata, liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata, a nadto stwierdza wynik wyborów, to znaczy, czy kandydat uzyskał wystarczającą liczbę głosów, o której mowa w punkcie trzecim. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do regulaminu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Ewentualnie do wyjaśnienia ścisłości, jakie w stosunku do tego przedstawiono przez komisję przewodniczącą regulaminu głosowania. Nie widzę. W związku z powyższym, jeśli nie ma uwag, pozwolę sobie odczytać treść uchwały, którą będziemy głosować odnośnie regulaminu. Uchwała Rady Gminy Lelów z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Lelów.
Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2013, pozycja 594 z późniejszymi zmianami uchwały. Ustala się regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Lerów zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Przedmiotowy regulamin ma odpowiednie zastosowanie w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Rozumiem, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady została podjęta. Czy są jakieś pytania? Przechodzimy do następnego punktu. Proszę o zgłoszenie przez zgłoszonych kandydatów, w tym przypadku jedna osoba, na przewodniczącego Rady Gminy Lerów o zaprezentowanie swojej osoby. Bardzo proszę. Panie i panowie radni, panie wójcie, pracownicy gminy i wszyscy zaproszeni gości. Jak wiecie, niektórzy radnym jestem już trzecią kadencję. Poprzednia kadencja charakteryzowała się, że była bardzo trudną kadencją. Nie chcę o tym więcej mówić. Moim zadaniem jako przyszłego przewodniczącego będzie, krótko mówiąc, powrót do normalności. Rada ma wykonywać swoje statutowe obowiązki. Jej działanie będzie opierało się na pracy komisji problemowych. To one będą opiniowały wszelkie wnioski pana wójta, a później cała rada będzie się zastanawiać, czy ją przyjąć, czy nie. Rada będzie ściśle współpracować z panem wójtem. Panie wójcie, będziemy analizować i wspierać pana dobre pomysły, które będą służyły całej społeczności. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że będę starał się być przewodniczącym, na pewno będę, całej rady. Będę wsłuchiwał się w głosy wszystkich radnych i pilnował, by budżet był tak sformowany, by po prostu zaspokajał potrzeby wszystkich sołectw, wszystkich mieszkańców. Mieszkańcy naszej gminy muszą wiedzieć, że radni o nich pamiętają, że nie tylko wtedy zabiegają o ich głosy, kiedy są to potrzebne do wyborów, ale cały czas będziemy monitorować kontakty, powiedzmy, radnych ze swoimi wyborcami. Dziękuję, to tyle. Dziękuję za zaufanie. Dziękuję kandydatowi za prezentację swojej osoby. Teraz mam pytania, czy są jakieś pytania do kandydata? Nie widzę. Jest, bardzo proszę. Ja do tego, co mówił przedmówca, ja właśnie chciałem się dowiedzieć, no bo wynika z tej mowy, że on był w poprzedniej radzie. No ja nie wiem, bo to bardzo tak gdzieś się śliznęło po tej poprzedniej radzie i ja się czego ja się boję? No boję się, żebyśmy nie zmierzali w tym samym kierunku, bo jeżeli ten pan był i nie wiem, ja nie chcę nikogo osądzać, ale no jakoś nie był w stanie przeciwdziałać pewnym rzeczom. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości. To ten pan musiałby jakoś zweryfikować. Albo odpowiedzieć, jak to było w końcu, że no, było popełniane tyle błędów i ze strony rady nie było jakby reakcji. Dziękuję. Jeżeli mogę ja od siebie dodać, to proszę pana, taka jest sprawa, że żeby mieć rację, to trzeba mieć przewagę.
To jest ta pierwsza sprawa. To co ja mogę o Ciebie powiedzieć? A teraz proszę kandydata o przedstawienie. Panie radny, chciałem, jak to zauważyć, to w tej wypowiedzi zwrócił uwagę, że chcę wrócić do normalności. Czyli po prostu cała Rada ma prozowe, komisje problemowe, a później wszyscy będziemy się zastanawiać, czy dana uchwała, czy dany problem pójdzie pod obrady, czy nie. My po prostu jesteśmy władzą ustawodawczą i tego się będziemy trzymać. I jak tutaj kolega radny prowadzący wspomniał, musimy być zwarci, jednolici, bo jeżeli będziemy radą podzieloną, to będziemy tą kołderkę ciągnąć każdy w swoją stronę i do niczego to nie doprowadzi. Także jeszcze naprawdę powiedziałem, że chcę być przewodniczącym i będę całej rady. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do kandydata? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do następnego punktu, który mówi o tym, że teraz zacznie działać po prostu komisja mutacyjna. Proszę. Znaczy karty do głosowania są przygotowane, tak? No to proszę Państwa, proszę komisję mutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Proszę przewodniczącej komisji, jakby jeszcze jakieś krótkie paru zdania. Czyli w tej chwili zostaną rozdane karty do głosowania. Będzie chwila czasu na zastanowienie się i na wybór. I następnie według listy będziemy czytać imiona i nazwiska radnych i prosić o podejście do urny i wrzucanie do niej swojego głosu. Stryjniak.
Pani Małgorzata Rzepka. Pan Ryszard Niepsuj. Pan Jacek Folten. I pan Kazimierz Włoch. Rozumiem, że wszyscy radni złożyli głos. Dziękuję bardzo. Zgłaszam 5-minutową przerwę na komisję fundacyjną. Proszę o obniżenie głosu i podanie wyników głosowania. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Wznawiamy obrady. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjne odczytanie protokołu z wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Leluw sporządzony na sesji w dniu 29 listopada 2014 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Edyta Tyjas, członek Komisji Skrutacyjnej Iwona Stryniak, członek Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Rzepka. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Leluw obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy Leluw zgłoszono kandydaturę radnego Władysława Jaworskiego. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 9. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 6. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Władysław Jaworski, radny, uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Leluw. Na tym protokół zakończono i podpisano. Edyta Tyjas, Iwona Stryniak, Małgorzata Rzepka. Dziękuję. Gratuluję radnemu wybranemu na przewodniczącego Rady Gminy Leluw panu Władysławowi Jaworskiemu i życzę owocnej pracy. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Leluw. Uchwała nr 1 z dnia 29 listopada w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Leluw. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw nr 2013, pozycja 594 ze zmianami, Rada Gminy Leluw uchwala stwierdzić, że stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Leluw został wybrany pan Władysław Jaworski. Protokół Komisji Skrutacyjnej przeprowadzanego tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Poddaję pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Przez podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Leluw została podjęta. Gratuluję nowo wybranemu przewodniczącemu panu Władysławowi Jaworskiemu i proszę o zajęcie zaszczytnego miejsca do dalszego prowadzenia naszych.
Jeszcze raz dziękuję za zaufanie. Przystępujemy do dalszej części obrad. Teraz nastąpi wybór wiceprzewodniczącego Rady. Proszę o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Przypominam, że kandydat musi wyrazić zgodę. No słucham. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj pan Starecer był podany na przewodniczącego, bo ja chciałam właśnie teraz poddać kandydaturę pana Józefa Starecera na funkcję wiceprzewodniczącego. I jako rekomendację chcę powiedzieć, że jest też wieloletnim działaczem samorządowym. Pracował 16 lat tutaj w Radzie Gminy Lelów. Brał udział w pracach różnych komisji i myślę, że będzie dobrym kandydatem na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Wyraża zgodę? Jeżeli nie, czy wyrażał zgodę, tak? Są jeszcze jakieś propozycje? Słucham. Myślę, że nie możemy tak, bo to nie ma nic wspólnego z demokracją. Jeden kandydat i jak można by głosować. To jest takie dwa. Ja bym zgłosił Andrzeja Bąka, o ile wyraził zgodę. Czyli oficjalnie zgłasza pan radnego Bąka. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widzę, nie widzę dalszych zgłoszeń. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Na wiceprzewodniczącego zgłoszone są dwie kandydatury. Pan radny Józef Stacherczak i pan radny Andrzej Bąka. Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do swoich statutowych czynności i ogłaszam 5 minut przerwy i do zajmowania miejsc. Przystępujemy do kontynuowania obrad sesji. Proszę o spokój. Przypominam, że przy wyborze wiceprzewodniczącego obowiązuje regulamin wyborów jak na przewodniczącego. Czy wszystko jest jasne, czy może przewodnicząca komisji skrutacyjnej ma powtórzyć? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Nie był czytany, panie przewodniczący, był czytany ten fragment regulaminu, który dotyczył przypadku jednego kandydata. W tej chwili zmieniła się historia. Mamy dwóch. Dziękuję za dużą uwagę. Proszę pani Edyto, przeczytać odpowiedni fragment. Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Lelów oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się jednakową kratkę. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku X w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na wiceprzewodniczącego Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X w więcej niż jednej kratce lub nie postawi znaku X w kratce obok nazwiska żadnego kandydata, wtedy taki głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Za wybranego na wiceprzewodniczącego Rady uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, czyli znaków X w kratce przy nazwisku tego kandydata, przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji.
przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, czyli my mamy dwóch kandydatów, czyli myślę, że tego nie będę czytać. Czy w takim razie, w przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów zgodnie z paragrafem 6 regulaminu, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w paragrafie 6 regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ustępie pierwszym. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym. W dodatkowym głosowaniu oraz w drugiej turze głosowania regulamin stosuje się odpowiednio. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. W protokole komisja skrutacyjna określa co najmniej liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę głosów minimalnych konieczną do ważnego wyboru zgodnie z paragrafem 6 regulaminu, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyborów. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika 2 do regulaminu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania co do regulaminu? Jeżeli nie ma, to głosujemy za przyjęciem regulaminu przedstawionego przez przewodniczącą komisji skrutacyjnej. Panie przewodniczący, przepraszam, że nie będziemy głosować, tylko już przegłosowany został. Pani przewodnicząca tylko odczytała ten fragment, który nie był odczytany wcześniej, natomiast ta uchwała została przyjęta w tej sprawie. Zastosowanie ma ten sam regulamin do tych wyborów. Dziękuję, myślałem tylko o fragmencie tego regulaminu, ale skoro nie jest to konieczne. Musimy chwileczkę poczekać, dlatego że na karcie do głosowania był malutki błąd. W międzyczasie, czy kandydaci na wiceprzewodniczący chcieli powiedzieć kilka zdań? Jeżeli tak, to bardzo proszę w kolejności alfabetycznej, kolega. Alfabetyczne. Radny Andrzej Bąbka. No, jestem radny, można powiedzieć, trzecią kadencję, bo wszyscy tu zaczynają po prostu od ilości kadencji. Mogę sobie doliczyć dwie kadencje w Radzie Powiatu. Tam pracowałem w latach 1998-2006. No, owoce tej pracy są widoczne na terenie naszej gminy. Przypomnę sprawy DPS-u, który został oddany w 2000 roku, sprawę inwestycji na Bogumiłku internatu. Były też inwestowane fundusze w drogi. Tak ogólnie rzecz ujmując, były te owoce tutaj widoczne w czasie, kiedy byłem właśnie, można powiedzieć, też wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, przewodniczącym Komisji Budżetowej, no i oczywiście radnym. Po linii zawodowej wszyscy mnie tutaj doskonale znają. Przez długie lata pełniłem funkcję dyrektora szkoły czy dyrektora szkół. Pracuję w oświacie
31 lat, na stanowisku dyrektora aż 22,5. Obecnie chciałbym się zrealizować jako radny, poświęcić się społeczeństwu gminy Leluch, być bliżej ludzi, załatwiać te najważniejsze sprawy, które są określone ustawą o samorządzie gminnym i oczywiście kontynuować pracę zawodową. Doświadczenie, wiedzę posiadam wszelkie predyspozycje, żeby kierować zarówno ludźmi, jak również być usłużnym tym, którzy mi zaufali. Podam tylko taki wskaźnik, bo to też dla mnie jest jakieś takie ogromne wyróżnienie ze strony społeczeństwa. W stosunku do ważnie oddanych głosów uzyskałem wynik 80%. I to mnie niezmiernie satysfakcjonuje i zobowiązuje do rzetelnej, wytrwałej pracy. Oczywiście chciałbym współpracować z nowym wójtem, wspierać jego działania, pomagać w rozwiązywaniu najważniejszych problemów, szczególnie tych nietrafionych inwestycji, zagospodarowania tych inwestycji, walki z bezrobociem. Są na naszej gminie tereny inwestycyjne. Może nowe kierownictwo gminy zmieni po prostu styl zarządzania i te tereny zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tak żeby inwestorzy, przeglądając stronę internetową, mogli po prostu coś tutaj w naszej gminie zauważyć. No może wszystkiego nie da się powiedzieć. Jeżeli dokonacie wyboru, to myślę, że nie zawiodę i będę godnie reprezentował całą radę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję radnemu Wątpę. Czy ktoś ma jakieś pytania do kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Leluch? Jeżeli nie ma, proszę następnego kandydata, radnego Stacherczaka, o zabranie głosu. Szanowni radni, szanowny wójcie, panie przewodniczący. Ja tak długo nie będę mówił, bo by to naprawdę zajęło dużo czasu. Jestem piątą kadencję jako radny. Dużo w tej miejscowości zostało i nie tylko, w całej gminie zostało za mojej kadencji zrobione. Chcę współpracy i dużo będę współpracował tak z wójtem, jak i z całą radą, z sołtysami i z pracownikami gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu Stacherczakowi. I proszę teraz Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Komisji Skrutacyjnej. Proszę o wyczytanie z listy imienia i nazwiska radnych przystępujących do głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Leluch. Pan Jerzy Palko. Pan Władysław Jaworski. Pan Andrzej Bąbka. Edyta Tyjas. Pan Marian Wójcik. Pan Hieronim Włodarski. Pan Andrzej Klimas. Pan Krzysztof Gęsikowski.
Pan Marcin Nowak. Pan Józef Stacherczak. Pani Iwona Stryjniak. Pani Małgorzata Rzepka. Pan Ryszard Niepsuj. Pan Jacek Foltyn. I pan Kazimierz Błoch. Wszyscy radni już głosowali? Jeżeli tak, to ogłaszam 5-minutową przerwę, a komisarz konstytucyjny proszę o obliczenie głosów. Części obrad. Proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów sporządzony na sesji w dniu 29 listopada 2014 roku. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Edyta Tyjas, członek Komisji Skrutacyjnej Iwona Stryjniak, członek Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Rzepka. Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Lelów obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów zgłoszono kandydatury radnych pana Andrzeja Bąbkę i pana Józefa Stacherczaka. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów. Pan Andrzej Bąbka oddano głosów 6. Pan Józef Stacherczak oddano głosów 9. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Józef Stacherczak uzyskał wymaganą liczbę głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przewodniczący i członkowie Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i gratuluję radnemu wybranego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów panu Stacherczakowi Józefowi i życzę owocnej pracy. Panie przewodniczący, proszę o zabranie głosu. No słucham. Ja chciałem podziękować tym radnym, którzy na mnie zagłosowali, jak również tym, którzy na mnie nie zagłosowali, deklaruję współpracę ze wszystkimi. Także dziękuję serdecznie, panie wójcie, również z panem. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu Bobce i uważam, że jest to bardzo owocna i obiecująca deklaracja, bo w tej chwili nam jest naprawdę potrzebny spokój, jeszcze raz spokój. I współpracę. Proszę radnego Stacherczaka. Dziękuję bardzo wszystkim, co na mnie zagłosowali i tym, co też nie zagłosowali, ale podejmuję współpracę ze wszystkimi i będę tak działał, żeby było wszystko dobrze i nie było żadnych niedomówień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwólcie, drodzy radni, że przeczytam teraz uchwałę numer 1/2/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lelów. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1909 roku o samorządzie gminy. Uchwała. Stwierdza się, że na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy Reliów został wybrany pan Józef Stacherczak. Protokół komisji szkoleniowej z przeprowadzonego tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję panu radnemu powiatowemu za głos. Przechodzimy do dalszej części obrad. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski. Czy ktoś z państwa i panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Bąbka. Ponieważ zrobiło nam się miło i przyjemnie i stanowimy taką jedną społeczność, to pamiętam wrażenia sprzed 4 lat i na sesję byli zaproszeni również kontrkandydaci obecnego wójta i chciałem zadać pytanie, czy po prostu byli też zaproszeni, prawda? No i w zasadzie to by mnie to interesowało, czy po prostu byli zaproszeni, czy nie. Czy takie rzeczy miały miejsce? Dziękuję. No nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo jako przyszły radny nie organizowałem tej sesji. I nie wiem, czy był zaproszony, czy nie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pani radna powiatowa Magda Dziura, proszę bardzo. Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Zaproszeni Goście, Zarządcy Jednostek, ja pragnę bardzo serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada bieżącego roku i za szczególnie tym wszystkim, którzy byli na wyborach, brali udział w wyborach i oddali na mnie mój głos. Tak ogromne poparcie dzięki właśnie państwu sprawiło, że obdarzyliście mnie zaufaniem na drugą kadencję. Jestem radną Rady Powiatu w Częstochowie. To wysokie poparcie będzie mnie mobilizowało do aktywnej pracy na rzecz dalszego rozwoju gminy i powiatu. Także serdecznie dziękuję. Zapraszam do współpracy. I życzę państwu wszelkiej pomyślności. Jeżeli chodzi o te dalsze ustalenia, to na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że w poniedziałek 1 grudnia odbywa się po raz pierwszy sesja Rady Powiatu. Wybieramy przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Natomiast kolejna sesja odbędzie się w czwartek, gdzie będziemy wybierać starostę i zarząd. No nie wiem, czy będziemy zdradzać tajemnicę. No, przewodniczącym Rady Powiatu może nie. Tylko dodam, że ponownie Polskie Stronnictwo Ludowe wygrało wybory do Rady Powiatu. Mamy 14 radnych, także będziemy w koalicji rządzącej, bo będzie utworzona koalicja, będziemy w koalicji rządzącej, a to dobrze rokuje na to, że wszystkie te plany, nadzieje, które wszyscy mamy, będą realizowane. Także zapraszam do współpracy i dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś jeszcze? O, widzę, że radny Henryk. Panie Henryku, proszę krótko. Tak, dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie wójcie, szanowne panie i
panowie radni, szanowni sołtysi, zaproszeni goście. Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą sesję inauguracyjną nowej Rady Gminy Lelów, jak i ślubowania nowego wójta, pana Krzysztofa Holendy. Chciałem wyrazić głębokie gratulacje i serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy oddali głosy na radnych do obecnej kadencji i na obecnego wójta gminy Lelów. Tak się składa, że przez moje losy zawodowe łączyły się z kolegą Krzysztofem i wiele osób tutaj siedzących mam przyjaciół, z którym poprzez więzy zawodowe miałem kontakt i mam w dalszym ciągu kontakt również zawodowy. Także wielkie zwycięstwo tutaj dla pań i panów, wyborców tej gminy. Przede wszystkim, że udało wam się w pierwszej turze ułonić wójta gminy, że udało wam się usytuować dzisiaj Radę Gminy z przewodniczącym na czele, wiceprzewodniczącym. Życzę wszystkim radnym, życzę panu przewodniczącemu, nowemu panu wójtowi, przede wszystkim dbania o małą ojczyznę pod nazwą gmina Lelów. Tak się składa, że jest to piękny zakątek gminy Poborolniczej, ale o pięknym uroku, prawda, wsi, gdzie nie można pokazać w tym cywilizowanym świecie jeszcze prawdziwej rolniczej gminy. I taką państwo jesteście. Dlatego też przed państwem w pamięci mam tutaj tą salę i to zarządzanie kryzysowe, gdzie kierował jeszcze ówczesny wojewoda śląski 6 i 7 lipca 2013 roku. To przecież tutaj w Białej Wielkiej było epicentrum powodzi, gdzie rzeczywiście dotknęło wiele zagród, wiele nieruchomości zostało zniszczonych, wiele też dróg, mostów zostało pozrywanych. I jak wiem, również są zrobione protokoły strat i są również zweryfikowane te inwestycje infrastruktury drogowej. Wiem również, że poprzednia rada również w jakimś stopniu absorbowała środki z tego zadania, ale wiem również, że jeszcze pozostało dużo zadań zrealizowanych, zweryfikowanych, a nie zrealizowanych. Życzę przede wszystkim nowemu panu wójtowi, którego będę wspierał w ramach razem z Madzią tutaj radną powiatu częstochowskiego. Również gratuluję, Maciu, tobie wygranej najlepszego wyniku w powiecie częstochowskim, prawda, powtórzenia tego wyniku również z czwartej kadencji. I chciałbym wspólnie tutaj jakoś takie przesłanie powiedzieć pod przyszłą kadencję, tą w moim przypadku piątą kadencję, państwu tutaj kolejną kadencję, że będę wspierał również pana wójta, całą radę w tych realizacjach, w tych zadań infrastruktury technicznej, które zostały zweryfikowane, a jeszcze nie otrzymaliście na te zadania środków. Tak się składa, że przedwczoraj byliśmy z panem starostą u pana wojewody, byliśmy również u dyrektora wydziału i o tych sprawach żeśmy również rozmawiali. Mamy zweryfikowane również drogi powiatowe, dotyczą one gminy Lelów i Koniec Pola. Także przyszła kadencja, to znaczy ta obecna kadencja i Rady Powiatu, i Rady Gminy, zapowiada się przynajmniej na starcie, że wchodzimy w zabezpieczone zadania, przynajmniej na 90% do wykonania w tej kadencji. No cóż, jeszcze raz w imieniu pana starosty, pana Andrzeja Kwapisza, całego zarządu powiatu częstochowskiego, serdecznie i gorąco dziękuję państwu za wsparcie tutaj koleżanki Magdy, prawda? No i deklaruję tutaj w imieniu tego organu wykonawczego Rady Powiatu, że dołożymy wszelkich starań, żeby u progu tej nowej kadencji, nowego wójta Krzysztofa po prostu mu pomóc.
Kolego Krzysztofie, na pewno z mojej strony, jako kolega, który współpracował przez 2 lata z tobą razem, no nie zapomnę, a przede wszystkim powiem szczerze, tu mówiłem do małżonki, że przystojny ten wójt gminy Lelów, to jest prawda, i doskonały w kontaktach ludzkich, potrafi być bardzo komunikatywny. Życzę ci przede wszystkim dużo odporności, prawda, w realizacji niełatwych zadań tej gminy, ale myślę, że masz wokół siebie przyjaciół, prawda, i tego, co sobie zamierzyłeś dokonać. Jeszcze raz gratuluję ci i życzę wszystkiego najlepszego. Tu z koleżankami, kolegami jesteśmy razem z danymi. Pamięta o tej biednej wschodniej ścianie.
Panie Henryku, wywołał pan burzę kwiatów, ale dalej dziękuję. Tak, dziękuję serdecznie za przeproszenia. Chciałem prosić koleżanka Magia tutaj prosić, bo tak w roku ubiegłym, przepraszam, mijającego jeszcze roku, jeżeli chodzi o realizację tych zadań z 2013 roku, nie otrzymaliśmy nawet grosza. Także tutaj wiem, że panie również dzisiaj mnie prosiły z Loty Błotnej, bo Gawronnej, przepraszam. Ja tam byłem zaraz chyba 3-4 dni po tej powodzi, widziałem tą drogę. Oczywiście ona jest w fatalnym stanie. Także ja po prostu większość tych zadań znam. Po pierwsze, weszliśmy w dwa takie ciągi. To jest do Konstantyna Pełni, gdzie rzeczywiście nikt nie myślał, że to zostanie zrobione. No i od koniec pola do Białej, to też tu widzę pana sołtysa Kulawiaka, też kiedyś ludzie po prostu nie myśleli, że to akurat tak szybko to zostanie zrobione. Także myślę, że jakiś tam cząstkę ten powiat zrobił w Lelowie, a tak naprawdę z inwestycji, szanowne panie i panowie, były dwie inwestycje w pierwszej kadencji. To był ten piękny obiekt Domu Pomocy Społecznej, którego Krzysztof przygotowywał jako pełniący obowiązki dyrektora jeszcze nie funkcjonującego domu. To też proszę pamiętać, że jest mocno rozwinięty tutaj w infrastrukturę tą inwestycyjną gminy Lelu. No i drugi obiekt, który był robiony, również tu pani dyrektor zawsze lider wspomina, to jest internat specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. To jest właśnie pierwsza kadencja Rady Powiatu. To były dwie dosyć duże inwestycje, śmiałe inwestycje. To jest ponad 10 milionów złotych. Więc to też w jakiś sposób powiększyło urok tej gminy, prawda, gminy Lelu. To jest tworzymy miejsca pracy. I w DPS-ie jest około ponad 50, prawda, i w specjalnym ośrodku też jest sporo osób. Może tyle, co trzeba, ale faktycznie jest to rynek pracy również dla tego terenu. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze radną, powiatową panią Jurę. Ja może korzystając z okazji naszego przyjaciela naszej gminy i mam nadzieję, że tak zostanie przez następne 4 lata, to może tak rozliczenie, że co nie udało mi się zrobić, co czekamy, bo właściwie to czekaliśmy na pieniądze od wojewody, bo to nie jest tak aż trudno na tą drogę na Gawronną, no właśnie to było niezrealizowane zadanie z roku bieżącego. I myślę, że w 2015 roku, gdy tylko powiat otrzyma pieniądze na pobyt 2013, to będzie pierwsza droga do realizacji. Mogę tak powiedzieć, bo ta droga spędza mi sens. Także dziękuję. Dziękuję pani radnej. Czy ktoś jeszcze z obecnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to mamy jeszcze jedną taką małą uroczystość. Mamy tutaj dwóch Andrzejów, ja bym bardzo ich trzech. To bardzo bym prosił solenizantów o wystąpienie. Proszę panie. Tak, jest nie będą. Jeszcze są ty wejdzie, tak? Proszę jeszcze panie. Przede wszystkim witam dwóch Andrzejów, dwóch nowych radnych i mam nadzieję, że będziemy współpracować i źle będziemy się rozumieć, wspierać i naprawdę panowie wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I oczywiście są stary samorządowiec, tak on wie, co mu życzymy. Sołtys. Czujemy się zobowiązani. Jeszcze nie potrafimy powiedzieć co, ale myślę, że będzie taka okazja, żeby podjąć jakąś kawę. Z
sołtys wcale nie jest stary, to jest... w sile wieku i myślę, że jeszcze nie jedno przed nim wyzwanie, które on podoba. Panowie, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, sukcesu pracy samorządowej. Będę nieskromny, powiem, dobrej i owocnej współpracy z urzędem Wójta, z urzędem gminy Lelów. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych na sali jeszcze ma coś do powiedzenia? Chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to na koniec proszę wójta Krzysztofa Molendę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Państwo Sołtysi, Szanowni Państwo. Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych na wójta gminy Lelów. Składam również serdeczne podziękowania tym z Państwa, którzy podczas kampanii wyborczej nieustannie mnie wspierali, a także okazali swoją przychylność dla moich zamierzeń i starań. Tak liczny Państwa głos i udział w wyborach 16 listopada, który pozwolił mi wygrać w pierwszej turze, są dowodem na Państwa poparcie i zaufanie dla moich planów oraz propozycji zmian funkcjonowaniu naszej gminy. Chcę powiedzieć z tego miejsca, że pragnę zadbać o nasze dziedzictwo historyczno-kulturowe, ale i o ciągły rozwój, który ma nam wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i stabilne życie. Ważne są dla mnie zarówno pomoc ludziom przedsiębiorczym, jak i wsparcie najsłabszych. Przede wszystkim jednak pragnę odbudować relacje międzyludzkie i poczucie wspólnoty tak bardzo nadwyrężone w ostatnim czasie. Samorząd tworzymy my wszyscy. Mieszkańcy, radni i wójt. Dlatego też mam nadzieję, że będą Państwo brali czynny udział w budowaniu lepszej przyszłości naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Lelów. Gratuluję tym wszystkim, którzy otrzymali mandaty radnych Rady Gminy Lelów. I jednocześnie zapraszam do wspólnego i odpowiedzialnego działania na rzecz rozwoju naszej gminy, naszych miejscowości, naszej lokalnej wspólnoty. Dziękuję Państwu za wszystko. Dziękuję Panu Wójtowi. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to dziękuję i zamykam dyskusję. W ten sposób dotarliśmy do ostatniego punktu naszej sesji. Zakończenie pierwszej sesji. Zamykam pierwszą sesję Rady Gminy Lelów. Dziękuję za udział.